Identyfikator podmiotu SCP-372. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-372 przechowywany jest w celi o wymiarach 5x2x4 metry, wyłożonej wzmocnionymi płytami z pleksiglasu. W każdej z czterech ścian celi znajdują się czujniki ruchu na podczerwień. Karmienie obiektu odbywa się raz na 2 tygodnie. Składa się ono z 1 kg czerwonego mięsa oraz surowych warzyw. Pożywienie podawane jest za pomocą wbudowanej w cele rynny. Wszyscy strażnicy pracujący w pobliżu celi przechowawczej SCP-372 mają być wyposażeni w hełmy zbudowanymi na przewodzie kamerami, transmitującymi obraz na żywo do najbliższego stanowiska straży. W przypadku naruszenia procedur przechowawczych należy ogłosić alarm o obowiązku obserwowania krótkich ruchów w kącie widzenia oraz natychmiast zgłosić, jeśli taki ruch zostanie zaobserwowany. Opis. SCP-372 jest stworzeniem nieznanego gatunku, mierzącego około 2 metry długości od głowy do ogona, ważące w przybliżeniu 45 kg. Posiada długie, cienkie ciało z 8 parami wąskich kończyn. Analizy obiektu wykazały, że włókna mięśniowe są, co pozwala obiektowi na wykonywanie bardzo szybkich i precyzyjnych ruchów. Każda część korpusu jest wyjątkowo elastyczna, a odnóża są pokryte niewielkimi wypustkami pozwalającymi przylepiać się do wszelkich powierzchni stałych. W miejscu oczu i uszu obiekt posiada... Ten narząd zmysłu jest zdolny nie tylko do echolokacji, ale także do wykrywania transferu energii, takie jak impulsy elektromagnetyczne w mózgach pobliskich istot. SCP-372 posiada zdolność dostosowywania swoich ruchów do tych impulsów oraz przewidywania ruchów wszelkich istot w pobliżu. Używa tej techniki do ukrywania się za osobą w martwej części pola widzenia oraz poza widzeniem peryferyjnym podczas ruchów sakkadowych. SCP-372 pierwszy raz zwrócił uwagę fundacji dnia, gdy tajny agent pracujący w... doniósł, że widział istotę przypominającą rzekome halucynacje jednego z pacjentów. Po dokładnym dochodzeniu SCP-372 został schwytany przez... po czym halucynacje przestały dręczyć poszkodowanego. Obiekt dezorientował pacjenta przez ukrywanie się poza polem widzenia pozostałych ludzi, przez co z widy potwora nie mógł zobaczyć nikt inny. Niestety, w tym czasie pacjent rzeczywiście był niezrównoważony psychicznie z powodu stresu i... Log testów SCP-372. Eksperyment pierwszy. Uczestnicy: 2 pracowników klasy D. Lokalizacja: pusty pokój o wymiarach 6x5x3 metry. Przebieg testu: D1 został poinstruowany, aby stanąć na środku pokoju, natomiast D2 w rogu. Oboje mieli za zadanie dokonać wizualnego przeszukania pomieszczenia. SCP-372 został wpuszczony do pokoju. Po 5 minutach strażnicy weszli i wyprowadzili SCP-372 z powrotem do celi przechowawczej, a D1 i D2 zdali sprawozdanie. Wyniki. Po 5 minutach D1 nie zaobserwował niczego, natomiast D2 zauważył kilka szybkich ruchów. Eksperyment drugi. Uczestnicy: 2 pracowników klasy D. Lokalizacja: pusty pokój o wymiarach 6x5x3 metry. Przebieg testu: D1 oraz D2 otrzymali nakaz stanąć w przeciwnych nogach pomieszczenia i dokonać wizualnego przeszukania wraz z wpuszczeniem do środka SCP-372. Wyniki.
Po 5 minutach obaj pracownicy klasy D zauważyli SCP-372 15 razy w identycznych momentach. Uważa się, że SCP-372 pozostał w miejscach, gdzie nakładały się martwe punkty widzenia obydwu testerów, a od czasu do czasu musiał zmienić kryjówkę, podczas gdy owe punkty się nie nakładały. Eksperyment trzeci. Uczestnicy 4 pracowników klasy D. Lokalizacja: pusty pokój o wymiarach 6x5x3 metry. Przebieg testu: D1, D2, D3 oraz D4 zostali poinformowani, aby stanąć w 4 rogach pokoju i wypatrywać SCP-372. Wyniki: około 1,5 sekundy po wpuszczeniu SCP-372 do obszaru testowego, D3 wrzasnął i skulił się na podłodze, próbując zatamować krew tryskającą z rany na, która pojawiła się samoistnie. D1, D2 i D4 porzucili swoje stanowiska i pobiegli do zablokowanego wyjścia. D4 zaczął mocno uderzać w drzwi, zanim również został ranny, tracąc jeden. D1 i D2 wycofali się do jednego rogu. D1 skulił się w pozycji embrionalnej, podczas gdy D2 stał zupełnie nieruchomo. Nie zaobserwowano żadnej aktywności w ciągu następnych 5 minut. Gdy test został zakończony, D3 zmarł, D4 wymagał chirurgicznego, natomiast D1 i D2 nie byli fizycznie poszkodowani. Żaden z pracowników klasy D, którzy przetrwali, nie zaobserwował SCP-372 aż do końca testu. Notatki. Pomijając to, co SCP-372 zrobił choremu psychicznie pacjentowi, jest to pierwszy przypadek ataku mogącego zaszkodzić jakiejś osobie. D3 nie miał czasu, by zrobić cokolwiek, co znerwowałoby SCP-372. Może po prostu był głodny. Doktor. Uzupełnienie. Każdy członek personelu udający w żartach nerwowość i zgłaszający w celach rozrywkowych zaobserwowanie SCP-372 otrzyma wyjątkowo surową naganę. O 5.